No jest mi niezmiernie miło otwierać taką ważną część tej konferencji. I powiem Państwu, że myślałam o tym, co powiedzieć i postanowiłam powiedzieć o innowacjach. Mówiąc innowacja, myślimy bardzo często i utożsamiamy to z kreatywnością, ale to nie są te same słowa. Innowacja jest czymś więcej niż kreatywność. Innowacja jest pewnym procesem tworzenia, ale też i wdrożenia. Natomiast kreatywność jest elementem innowacji. Proces innowacji zawsze mnie fascynował. To jest troszeczkę jak z rośliną, która kiełkuje i wyrasta na kwiat albo drzewo. Natomiast żeby tak się stało, ona potrzebuje gleby, tego ziarenka, czyli tej idei, ale także później pielęgnacji. Proces innowacji zaczyna się od troski. W tym wypadku, czyli w przypadku tych firm, które mamy tu przyjemność dzisiaj oceniać, to jest troska o środowisko, o ludzi, o zwierzęta, o przyrodę, o naszą przyszłość. Ale z tej troski wyrasta wizja. Wizja świata, jaki chcemy, żeby był. Na przykład, aby nie było wielkiej plamy odpadów na Pacyfiku, aby nie zanieczyszczać świata mikroplastikiem, aby ludzie, zwierzęta, przyroda, rośliny, ziemia żyły w symbiozie. To jest pewna wizja, która nas zaraża i która kiełkuje nam w głowie. Ale jest jeszcze jeden ważny element gleby. To są ludzie. Każdy i każda z nas ma coś innego do powiedzenia, ma inne postrzeganie świata. Jeden jest dobry na przykład w logistyce, inny w gotowaniu, trzeci w szyciu ubrań i razem możemy inaczej zupełnie postrzegać te same rzeczy. I dzięki temu możemy stworzyć coś zupełnie innego, innowacyjnego. Troska, wizja, ludzie. To jest gleba, na której powstają innowacje. Dzięki tej podstawie zaczynamy dostrzegać problemy wokół nas, które chcemy rozwiązać. I w końcu nadchodzi ten moment, zazwyczaj bardzo niespodziewanie, że przychodzi jakaś myśl do głowy. Na przykład jak zastosować dane rozwiązanie z jakiegoś innego zupełnie obszaru w innym obszarze. Ta myśl jest bardzo ulotna. Ja mam tak, i tutaj podzielę się z moim doświadczeniem, że ta myśl, taka bardzo delikatna, ona przychodzi często do mnie rano, zaraz po wstaniu, albo jak zmywam naczynia, albo jak idę na spacer. Jestem zupełnie oderwana od pracy. Być może, że Państwo mają coś takiego samego. Ale ta myśl jest tylko taka jak ziarenko i jest taka bardzo ulotna i szybko się ją zapomina. Dlatego ja osobiście mam zawsze przy to sobie notes albo chociaż komórkę, żeby ta myśl nie uciekła, żeby ją gdzieś zapisać i później do niej wrócić. Ale to nie jest koniec innowacji, to jest dopiero początek. Bo to ziarenko trzeba zasadzić w glebie i trzeba je pielęgnować, aż wyrośnie z niej mała roślinka. Czasem jest tak, że nie wyrośnie z niej nic i to jest normalne, bo właśnie proces innowacji ma to do siebie, że czasami pewne idee umierają, jest to proces naturalny. Ale co się musi stać, żeby to ziarenko jednak wyrosło na duże drzewo? Najlepsze innowacje powstają w wyniku pracy zespołowej. Dlatego jeśli mamy jakiś pomysł, warto go przedyskutować z innymi ludźmi. To są często nasi bliscy, ale też współpracownicy. Ludzie dokładają się do tej idei z innymi spojrzeniami i dzięki temu ono nabiera rumieńców. Zupełnie coś innego powstaje, co było na początku. Ono rośnie, tak samo jak rośnie ta nasza roślinka. Na tym jednak innowacja się nie kończy. Trzeba ją skutecznie wdrożyć i myślę, że to jest jeden z trudniejszych etapów innowacji. Z jednej strony wymaga on od nas dużej konsekwencji, ale też wymaga od nas takiej pracy u podstaw, często bardzo żmudnej, często takiej pojedynczej, codziennej.
I jest to trudny proces, ale dopiero w tym procesie powstaje coś większego. Z drugiej strony musimy jeszcze być przygotowani na przeciwności. I tutaj podam przykład bardzo aktualny. Butelka z zakrętką. Uważam, że to był świetny wynalazek, innowacyjny, ekologiczny, prawdziwie ekologiczny, bo te nakrętki, które trafiały do odpadów, nawet jeżeli były segregowane, to albo trafiały później do spalarni, bo przenikały przez te sita, które mają wielkość najczęściej 8 cm, znaczy średnicę 8 cm, albo trafiały co gorsza na składowiska. Dlatego to przytwierdzenie tego korka, oczywiście to jest wymóg Unii Europejskiej, ale to był świetny wynalazek. Natomiast nikt nie przewidział, ani rządy państw, ani wytwórcy napojów, że spotka się z taką dezinformacją, a nawet wręcz spotka się z próbą wywrócenia Unii Europejskiej od środka przez nakrętki. No ale musimy sobie z tą przeszkodą jakoś poradzić i wdrożyć to. Życzę Państwu, żeby Wasze pomysły nie tylko wykiełkowały, ale wyrosły z nich silne, innowacyjne projekty, zyskowne projekty. Życzę, abyście spotkali na swojej drodze ludzi, którzy Wam pomogą, tak jak zespół UNEP GRID Warszawa z panią dyrektor Marią Andrzejewską na czele. Bardzo dziękuję UNEP GRID za przygotowanie świetnego raportu Tworzywa sztuczne w gospodarce, nie w środowisku. Wszystkich Państwa zachęcam do zapoznania się z tymi przykładami firm, z przykładami projektów, które być może zainspirują Was do stworzenia czegoś zupełnie nowego. Życzę nam wszystkim, aby te projekty przyczyniły się do osiągnięcia naszego wspólnego celu, jakim jest gospodarka obiegu zamkniętego. Dziękuję bardzo.